w motoklasie, teleturnieju ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Witam publiczność w studiu. Witam widzów przed telewizorami. Wreszcie witam naszych uczestników, którzy już za chwilę rozpoczną rywalizację o nagrody dla siebie, ale także dla swoich szkół. A przyjechali do nas dzisiaj Patryk z gimnazjum nr 5 w Bielawie. Głup jest dobry, tak jak dobry. Mateusz z gimnazjum nr 7 we Wrocławiu. Mateuszowi pomagamy, on tu wygra, zapewniamy. Magda z gimnazjum w Karpaczu. Zawsze wygrywamy, pokazać mocno kochamy. I Paweł z gimnazjum w Męcińce. Paweł, pokaż klasę, bo ty jesteś naszym asem. Patryk, nasz pierwszy uczestnik. Patryk, jakie są twoje zainteresowania, hobby? Sztuki walki. Trenujesz jakąś dyscyplinę? Tak, ćwiczę brazylijskie jiu-jitsu i boks tajski. Trzymamy kciuki, abyś tylko wygrywał, nigdy nie schodził z mat, z ringów pokonany. Mateusz, czym ty się interesujesz? Interesuję się także sportem. Jaką dyscypliną? Kiedyś trenowałem judo, ale aktualnie koszykówka. Ile masz wzrostu? Prawie 1,90 m. No to mógłbyś być już skrzydłowym. Trenujesz w jakimś klubie? Zamierzam dopiero dojść do klubu. Trzymamy kciuki, aby się udało, abyś pokonał granicę 2 metrów i był znakomitym polskim koszykarzem. Mateusz z gimnazjum nr 7 we Wrocławiu. Magda, jakie są twoje zainteresowania? Interesuję się sportem oraz tańcem. Czyli sportem tak jak koledzy, tak. Tańcem jak koledzy nie. Co konkretnie tańczysz? Czy tańczysz w klubie? Dancehall, tak, trenuję w studiu. Dancehall, na czym polega ten taniec? To jest głównie trzęsienie pośladkami i okazywanie swoich kobiecych kształtów. No proszę, Magda ma ciekawe zainteresowania. Magda z gimnazjum w Karpaczu. Paweł, rozumiem, też się interesujesz sportem. Tak, lubię grać w siatkówkę, a poza tym lubię nauki ścisłe. Czyli z matematyki w szkole jaka ocena? 5. Z fizyki? 5. Z informatyki? 5. 6. A z historii? 6. Z 4. Z historii. Ale prawie 5. No nie. Paweł z gimnazjum w Męcińce. Już za chwilę pierwsza konkurencja. Zawodnicy otrzymają po 3 pytania i 3 możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa. W tej konkurencji można maksymalnie zdobyć 3 punkty. Czas na odpowiedź to 15 sekund. Pytanie pierwsze dla Patryka. Gdy jedziesz jezdnią i musisz ominąć innego rowerzystę. A. Musisz zachować bezpieczny odstęp od niego i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. B. Musisz zachować szczególną ostrożność, a w razie potrzeby zatrzymać się. C. Musisz zachować tylko szczególną ostrożność. Zachowanie bezpiecznego odstępu nie jest konieczne. Czas start. Mamy zaznaczoną odpowiedź A. Czy jest to prawidłowa odpowiedź? To jest punkt dla Patryka. Drugie pytanie. Jedziesz drogą dla rowerów. W pewnym momencie ta droga kończy się. Wówczas musisz wjechać na jezdnię. Może B. Musisz wjechać na pobocze, mimo tego, że jest ono w złym stanie. C. Możesz kontynuować jazdę po chodniku, jeżeli jest zła pogoda. Pada śnieg, jest bardzo ślisko. Jak uważasz, Patryk? Czas start. Zaznaczyłeś odpowiedź C. Tak. Jesteś przekonany, że to jest dobra odpowiedź? Myślę, że tak. To jest 2 punkty dla Patryka. Znak ten wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania, a może wyznacza miejsce parkingowe. Odpowiedź C wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym stop. Ruszył czas. Odpowiedź C, twoim zdaniem, Patryk, jest prawidłowa w tym pytaniu. To jest 3 punkty dla Patryka. Mówiąc językiem sportowym, Patryk wywalczył komplet punktów w pierwszej konkurencji. Prosimy o pytania dla Mateusza. Chciałbyś wyprzedzić rower na skrzyżowaniu? A. Nie wolno ci tego robić. B. Możesz wyprzedzić, ale tylko na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany.
jednostce możesz wyprzedzić pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i odstępu nie mniejszego niż 1 metr od wyprzedzanego roweru. Czas start. A, B czy C? Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź. Niestety nie ma punktu. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Drugie pytanie. W trakcie jazdy rowerem wolno ci użyć dzwonka. Gdy jedziesz chodnikiem i chciałbyś, aby piesi idący przed tobą ustąpili ci miejsca. B. Gdy jedziesz poboczem i chcesz ominąć stojącego na nim nietrzeźwego pieszego. C. Gdy jedziesz drogą dla rowerów i chcesz popędzić innego rowerzystę, który jedzie dużo wolniej od ciebie. Jak myślisz? Ruszył czas 15 sekund. A, B czy C? Jedna odpowiedź. Twoim zdaniem odpowiedź A jest prawidłowa? Tak. No niestety, nie. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B. Trzecie pytanie. Znak ten informuje, że znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. A może na drodze nakazany jest kierunek jazdy prosto? Czy odpowiedź C? Znajdujemy się na drodze jednokierunkowej. 15 sekund, walka o pierwszy punkt. Zaznaczasz odpowiedź B. No niestety i tym razem się nie udało. Znak ten informuje, że znajdujemy się na drodze jednokierunkowej. Ale brawa dla Mateusza, na pewno w drugiej konkurencji pójdzie lepiej. Pierwsze pytanie dla Magdy. Dojeżdżasz do skrzyżowania i widzisz, że policjant kieruje ruchem. Zawsze przejeżdżasz przez skrzyżowanie, gdy na sygnalizatorze wyświetli się sygnał zielony. Przejeżdżasz przez skrzyżowanie, ale tylko wtedy, gdy policjant wyda takie polecenie dla twojego kierunku jazdy. Zawsze przejeżdżasz przez skrzyżowanie, gdy znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Jak uważasz, Magda, A, B czy C? 15 sekund. Odpowiedź B. Jesteś pewna? Nie. Wahasz się. Jest punkt dla Magdy. Magda, dobrze zaczęłaś. Pytanie drugie. Jedziesz po jezdni w korku. Samochody na twoim pasie ruchu wolno przemieszczają się do przodu. Co zrobisz? Nie wolno ci ich wyprzedzić. Musisz jechać wolno razem z nimi. A może B? Możesz je wyprzedzić, ale tylko z ich prawej strony. Odpowiedź C. Możesz je wyprzedzić, przejeżdżając ostrożnie z ich prawej strony. Zaznaczyłaś odpowiedź A. No niestety, w tym przypadku chodziło o odpowiedź C. Nie zdobywasz punktu. Trzecie pytanie. Brawa dla Magdy. Widząc ten znak. Nie wolno ci wjechać na jezdnię, możesz poruszać się poboczem. Nie wolno ci wjechać ani na jezdnię, ani na pobocze. Nie wolno ci wjechać na jezdnię, ani na pobocze, ale tylko wtedy, gdy poruszasz się rowerem wielośladowym. Jak się należy zachować, widząc ten znak? Odpowiedź B. Jak wygląda prawidłowa odpowiedź? To jest prawidłowa odpowiedź. Drugi punkt dla Magdy. Nieźle. 2 punkty z 3. Dobry początek. Paweł, pytania dla ciebie. W której sytuacji włączasz się do ruchu? Wyjeżdżając rowerem z pobocza na jezdnię. A może wyjeżdżając rowerem z drogi bez przejazdu, ślepej uliczki na inną drogę twardą. Czy C? Wyjeżdżając rowerem z drogi oznaczonej znakiem stop. A, B, C. 15 sekund dla Pawła. Zaznaczona odpowiedź B. Paweł, zgadza się? Tak. Prawidłowa odpowiedź. Włączasz się do ruchu, wyjeżdżając rowerem z pobocza na jezdnię. Niestety nie ma pierwszego punktu, ale jeszcze 2 szanse przed tobą. Czy kierując rowerem wolno ci jechać bez trzymania obu rąk na kierownicy? Jechać obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu i nie zagraża ich bezpieczeństwu. C. Rozmawiać w trakcie jazdy przez telefon komórkowy, trzymając go w ręku. Odpowiedź C. No niestety, nie ma punktu w pytaniu drugim, ale myślę, że powalczysz o ten jeden honorowy punkt w pierwszej konkurencji. Trzecie pytanie dla ciebie. Jesteś pieszym. Widząc ten znak, masz bezwzględne pierwszeństwo
przed pojazdem. B. Możesz przebiegać przez jezdnię. C. Wchodząc na jezdnię, masz obowiązek upewnić się, czy nie chodzisz bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. A, B czy C? Odpowiedź C. Czy to będzie pierwszy punkt dla Pawła? Pierwszy punkt dla Pawła! Spójrzmy, jak przedstawiają się ostatecznie wyniki pierwszej konkurencji. Patryk zdobył 3 punkty. On prowadzi. 2 punkty ma Magda, 1 punkt Paweł i bez punktów pozostaje nasz ostatni uczestnik Mateusz, ale na pewno powalczy o te punkty w kolejnej konkurencji. Konkurencja druga to znaki drogowe. Nasi zawodnicy będą musieli podać kategorię i znaczenie znaku. Na odpowiedź będą mieli 15 sekund. W tej konkurencji za dobrą odpowiedź można zdobyć 1 punkt. Oto znak dla Patryka. Czas start. Jest to znak informacyjny. Informuje przejazd dla rowerów. To jest dobra odpowiedź. To jest punkt dla Patryka. Poprosimy o znak dla Mateusza. Czas start. No to znak ostrzegawczy, że ruch jest o dookoła. Ta odpowiedź jest uznana. Dostajesz punkt. Znak ostrzegawczy, skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zabrakło ci słowa, ale treść znaku miałeś w głowie. Brawa dla Mateusza, jest pierwszy punkt. Poprosimy o znak dla Magdy. Proszę bardzo. To znak zakazu na... Pierwszeństwo dla nadjeżdżających sprzeciwka. Znak zakazu, pierwszeństwo dla nadjeżdżających sprzeciwka. Wszystko się zgadza. Punkt dla Magdy. No i Paweł teraz pozostał przed trudnym zadaniem wywalczenia punktu. Paweł, proszę bardzo. Znak nakazu, nakaz jazdy prosto. Po prostu. Znak nakazu, nakaz jazdy prosto. Brawo, Paweł. W drugiej konkurencji wszyscy nasi uczestnicy poradzili sobie świetnie. Oto jak wygląda punktacja. Patryk, Mateusz, Magda i Paweł otrzymują po jednym punkcie w tej konkurencji, a po dwóch prowadzi Patryk 4 punkty. Trzecia konkurencja to krzyżówka. Trzeba będzie podać właściwą kolejność wjazdu pojazdów na skrzyżowanie. A więc sytuacja, z jaką spotykamy się na drodze codziennie. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty za dobrą odpowiedź, albo punktów nie zdobyć. Czas na rozwiązanie zadania to 30 sekund. Czas start. Właściwa kolejność wjazdu pojazdów na skrzyżowanie. Czy pojazd niebieski, czerwony, czy może jednoślad. Jak wygląda prawidłowa odpowiedź? Jako pierwszy przez skrzyżowanie przejedzie pojazd numer 2, ponieważ znajduje się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Następnie skrzyżowanie opuści rowerzysta numer 3, gdyż pojazd numer 1 ma go po swojej prawej stronie i musi udzielić mu pierwszeństwa. W przedstawionej sytuacji znak STOP zobowiązuje rowerzystę do bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa tylko kierującym poruszającym się drogą z pierwszeństwem, a nie pojazdowi numer 1. Tak więc prawidłowa kolejność to 2, 3, 1. Tak odpowiedzieli Magda i Paweł. Po 3 z 5 rozegranych konkurencji w tej chwili na prowadzeniu Magda ma 6 punktów. 5 punktów i drugie miejsce dla Pawła, 4 punkty i trzecie miejsce dla Patryka, a na razie na czwartej pozycji Mateusz, 1 punkt. Czwarta konkurencja, pierwsza pomoc. Trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W tej konkurencji maksymalnie można wywalczyć 3 punkty. Za niepełną odpowiedź 2 lub 1 punkt, ale można także punktów nie zdobyć w ogóle. Konkurencję czwartą rozegramy poza studiem, tak więc zapraszam uczestników do rywalizacji.
Nasi uczestnicy byli świadkami kolizji rowerzysty z pojazdem. Rowerzyście trzeba udzielić pierwszej pomocy. Tę konkurencję oceniać będą Szymon i Mateusz z pogotowia ratunkowego. Rado, nic nie jedzie, jesteś. Halo, czy mnie pan słyszy? Halo? Nie reaguje. Proszę pana, halo? Nie oddycha. Nie mam telefonu. Jeśli jest jakaś osoba, wskazuje osobę, żeby zadzwoniła po karetkę. Jeśli ja bym dzwonił... Nazywam się Patryk Łuk, jestem na ulicy... Nie wiem, jak to jest... No, takiej. Znalazłem osobę poszkodowaną, potrąconą przez auto. Jest podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa. Osoba nie oddycha. Wszystko było przeprowadzone wzorowo. Najpierw Patryk sprawdził, czy jest bezpiecznie, zadbał o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osoby poszkodowanej i następnie przystąpił do czynności resuscytacyjno-krążeniowo-oddechowych. Ile punktów? Maksimum. Halo? 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 No tak, proszę przyjechać, bo wypadek jest tutaj. Tego nie mamy. Dobrze. Ze względu na to, że nie wykonał wszystkich czynności, które żeśmy tutaj wymagali, czyli nie było zabezpieczenia miejsca zdarzenia, nie było rozpoznania oceny sytuacji, nie było udrożnienia dróg oddechowych, co jest bezwzględne przed wykonaniem RKO oraz samo RKO nie było wykonywane tak, jak nakazują standardy. Przekroczono 0 punktów. Halo, słyszy mnie pan? Halo? Nie reaguje. Brak oddechu. W tym momencie dzwonię na pogotowie. Madzia otrzymuje od nas 3 punkty. Również bardzo dobrze przeprowadziła całą akcję RKO, zabezpieczyła miejsce wypadku oraz wszystko poprowadziła bardzo prawidłowo technicznie. Powtarzam czynność do przejazdu karetki. Wszystkie czynności zostały wykonane w odpowiedniej kolejności, z zachowaniem wszystkich szczegółów, także 3 punkty. Tak więc oficjalnie w czwartej konkurencji po 3 punkty wywalczyli Patryk, Magda i Paweł. Przed ostatnią decydującą konkurencją na prowadzeniu jest Magda. Drugie miejsce zajmuje Paweł. Trzeci jest Patryk. Stawkę zamyka Mateusz. Piąta konkurencja. Któż nie chciałby prowadzić samochodu jak Robert Kubica czy Krzysztof Hołowczyc? Już za chwilę nasi uczestnicy wcielą się w rolę kierowców rajdowych. Oczywiście pojadą w wirtualnym rajdzie. Będą mogli w tej konkurencji wywalczyć 3 punkty za zwycięstwo, 2 punkty za drugie miejsce, 1 punkt za trzecie. Kto osiągnie metę na czwartej pozycji, punktów nie zdobędzie. Uwaga, uwaga, czas start! Na razie prowadzi Patryk przed Pawłem i Magdą. Patryk przed Magdą, Pawłem i Mateuszem.
Patryk ukończył wyścig. Kto będzie drugi, Paweł czy Magda? Paweł ukończył wyścig. Remis. Magda ukończyła trzecia. Wszystko jest już jasne, a w zasadzie nie jest jasne. Jak wygląda sytuacja po pięciu konkurencjach? W ostatniej konkurencji Patryk był najlepszy, drugi był Paweł, trzecia Magda i mamy troje zawodników z dorobkiem 10 punktów, a więc będzie potrzebna dogrywka do tego, aby wyłonić zwycięzcę motoklasy. Dogrywka będzie do pierwszego błędu. Zawodnicy będą odpowiadać na pytania. Kto się pomyli, odpada. Przypominam, troje ma szansę na to, aby wygrać. Patryk, gotów? Tak, pytanie jest dla ciebie. Idziesz chodnikiem, który w pewnym momencie kończy się. Wówczas musisz skorzystać z jezdni. B. Możesz skorzystać z pobocza w sytuacji, gdy na jezdni odbywa się duży ruch. C. Możesz skorzystać z drogi dla rowerów, jeżeli nie ma pobocza. A, B czy C? C. To jest dobra odpowiedź. Magda. Kierując rowerem możesz wjechać A. na autostradę, B. na drogę ekspresową, czy C. na chodnik, gdy opiekujesz się jadącym razem z tobą dzieckiem. C. To jest dobra odpowiedź. Paweł. Podczas którego manewru musisz zachować szczególną ostrożność? A. wyprzedzania, B. omijania, C. wymijania. A. To jest także dobra odpowiedź. Rozgrzała nam się stawka zawodników. Coraz wyższy poziom wiedzy. Patryk, gdy jedziesz rowerem po chodniku, jesteś obowiązany. A. jechać po prawej krawędzi chodnika. B. jechać powoli. C. używać sygnału dźwiękowego, aby piesi zeszli z twojej drogi. B. To jest dobra odpowiedź. Magda, kierujący rowerem jest zobowiązany. A. korzystać z jezdni tylko pod nadzorem dorosłych. B. przestrzegać przepisów ruchu drogowego. C. korzystać tylko ze ścieżek rowerowych. B. Dobra odpowiedź, Magda, pozostaje w grze. Paweł, gdy jedziesz rowerem, możesz zatrzymać się. A. w strefie zamieszkania, ale tylko w miejscu wyznaczonym w tym celu. B. na wiadukcie. C. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu. C. Odpowiedź B. Przed nami druga dogrywka. Magda z Patrykiem zmierzą się w rajdzie samochodowym. Kto wygra, wygra cały teleturniej. Zapraszam na scenę pana Edwarda Jakimiaka, zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz pana Wiesława Jagodzińskiego, przedstawiciela kuratorium, którzy wręczą nagrody. Magda wygrała dla siebie rower, a dla szkoły odtwarzacz. Zapraszam także opiekuna szkoły o odebranie nagrody. Olu, proszę, wjeżdża dla ciebie, Magda, nagroda główna. Ten rower jest twój. Gratuluję. Dla wszystkich pozostałych uczestników MP3 dzielnie walczyli do samego końca. Gratuluję. Wielkie, wielkie emocje. Gratuluję. Tak to w sporcie bywa. Gratuluję. Ktoś wygrywa, ktoś jest drugi, ktoś jest trzeci. Dzisiaj tych emocji nie zabrakło do samego końca. Brawa dla wszystkich uczestników. Dzisiaj najlepsza Madzia.